10 minut TV. Wiadomości Słupsk. Od 9 sierpnia 2017 roku Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej w Słupsku rozpoczęła akcję artystyczną cyklu murali przy ulicy Zarskiego 1 na Wustce pod nazwą Malownicza Ulica. Docelowo powstaną 3 murale na podstawie drzeworytów japońskiego artysty Hokusai, tworząc tym samym najbardziej malowniczą ulicę Ustki. Wszystkich chętnych zapraszamy do następnego etapu malowania murali, który odbędzie się w najbliższą środę 16 sierpnia w godzinach od 14 do 18, informuje Joanna Żuraw z Bałtyckiej Galerii Sztuki Współczesnej w Ustce. Hokusai Katsushika, znany głównie pod imieniem Hokusai, to jeden z najwybitniejszych i najpłodniejszych japońskich malarzy i twórców barwnych drzeworytów w stylu ukiyo-e. Podpisując dzieła posługiwał się wieloma, co najmniej 30 pseudonimami, m.in. Shunro, Sori, Taito, Mani. Uczył się w pracowni Shunsho. Zasłynął jako niezwykle płodny artysta, świetny rysownik, pejzażysta, ilustrator i karykaturzysta. W swych obrazach zalubnionych najczęściej mnóstwem postaci, odtwarzał wczesną Japonię. Malarz ten tworzył wizerunki współczesnych sobie poetów. Malował m.in. kwiaty, żółwie, bażanty, koguty, stopy ematów, mosty i kaskady. Namówiony przez swoich uczniów wydał 15 tomów szkiców i rysunków pod tytułem Manga. Jego dzieła wywarły głęboki wpływ na impresjonistów europejskich takich jak Claude Monet i innych. Jego najbardziej znanym dziełem jest cykl drzeworytów ukiyo-e przedstawiających 36 widoków na górę Fuji. Składa się on tak naprawdę z 46 grafik.